Witamy Państwa bardzo serdecznie w Kołobrzegu na Fali. Po raz kolejny moim gościem jest wójt gminy Dygowo Marek Zawadzki. Dzień dobry. Dzień dobry Pani redaktor, dzień dobry Państwu. Po ostatnim naszym spotkaniu na przystankach w samym Dygowie materiał wzbudził spore zainteresowanie i pojawiły się komentarze, że no nie tylko w Dygowie by mieszkańcy gminy takich przystanków chcieli. Odezwało się Wrzosowo, odezwał się Czernin, pojawiły się też głosy, że to gdzieś podpatrzone, ale jest szansa, że mimo wszystko takie inwestycje pojawią się w pozostałych miejscowościach? Przygotowujemy wzdłuż na razie trasy wojewódzkiej przystanki po to, żeby móc je wyestetyzować na takim poziomie jak w Dygowie i w następnej kolejności również w innych miejscowościach. Chcemy rzeczywiście, żeby to była marka gminy Dygowo, te przystanki, i mam nadzieję, że zarówno miejscowi, jak i przejezdni uszanują to. To będzie rozłożone w czasie oczywiście, bo to jednak trochę zachodu wymaga, przygotowanie, później malowanie. Chcę, żeby się to odbywało też tak jak tamten projekt z udziałem mieszkańców, z udziałem młodzieży. Jesteśmy w Piotrowicach, gdzie przystanek jest otynkowany już wcześniej i tutaj łatwiej będzie nam go zrobić, ale zanim weźmiemy się za przystanek w Piotrowicach, we wsi, która jest składnikiem, to jest tutaj słynnego Trójmiasta, czyli Piotrowice, Włościbórz, Kłopotowo, za rzeką, niektórzy mówią, że region zapomniany, szczególnie chyba przez Zarząd Dróg Powiatowych, bo dziury jeszcze niepołatane od zimy. I pozdrawiam bardzo serdecznie dyrekcję w związku z tym. Natomiast my w Piotrowicach, to jest kolejna miejscowość w gminie, taka popegeerowska, którą rewitalizujemy. Rewitalizujemy kompleksowo. I Piotrowice to przede wszystkim przebudowa kompletna drogi. Tak samo jak w miejscowościach typu Kłopotowo, Skoczów czy Pustary, drogi remontu nie oglądały przez dziesiątki lat, właściwie od czasów popegeerowskich w ogóle, a niektóre to nawet i z czasów tam bezpośrednio powojennych nic się nie działo. W Piotrowicach taka sama sytuacja, jakieś łatania, jakieś tam jąby, to miało miejsce w czasach PGR-owskich, natomiast później niestety nic się nie działo. I tak jak mówię, kompleksowo przystąpiliśmy po odpowiednim przygotowaniu, po zdobyciu środków też z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. 50% mamy do finansowania. Taka, mówię, kompleksowa przebudowa, czyli kanalizacja deszczowa, polbruk, chodniki tam, gdzie jest sens, i całkowicie nowe oświetlenie. Więc kolejna miejscowość będzie w standardzie podmiejskiego osiedla, z czego bardzo się cieszę. No tutaj jesteśmy w miejscu, gdzie ta droga jest jeszcze stara i widzimy, że to tak sobie wygląda. Mam nadzieję, pokażemy za chwileczkę już odcinki wykonane. No i Piotrowice to jeszcze przebudowa też całkowita świetlicy wiejskiej, na którą też ładne lata mieszkańcy czekali, i budowa boisk, w tym boiska wielofunkcyjnego. No i zapraszam na wycieczkę po Piotrowicach. Zobaczymy właśnie tą drogę, świetlicę i boisko w trakcie, a same Piotrowice w trakcie rewolucji inwestycyjnej i takiej cywilizacyjnej również, bo wieś się zmienia już nie do poznania. No, kiedy nowe oblicze Piotrowic będziemy mogli podziwiać w pełnej krasie? Jesień, generalnie jesień. Boisko to chyba jest koniec września, świetlica gdzieś tam koniec roku, a budowę drogi mamy bodajże rozliczenie do końca listopada, zdaje się, bo to tak też wymaga ten program tych schetynówek cały. Jak pan wspomniał, gorzej z dojazdem i przejazdem między tymi miejscowościami, które już pięknieją, ładnieją i dorównują do standardów europejskich. Ile łącznie kilometrów tych nowych nawierzchni powstanie? Tutaj w Piotrowicach to jest kilometr 100, zdaje się. Ponad kilometr.
ponad kilometr. Wydaje się niewiele, ale do takiej małej miejscowości. No wydaje się niewiele, ale biegnie przez całą, dokładnie przez całą miejscowość. Od ostatniego zabudowania w jednym krańcu wsi do ostatniego zabudowania w drugim krańcu już po przekroczeniu drogi wojewódzkiej. Także no, jest to całość objęta inwestycją. I mówię, długie lata do tego się przygotowywaliśmy i no długie lata, no kilka lat, od kilku lat ja o tym mówiłem, że będzie taka możliwość, że będziemy się starać, że projekt trzeba najpierw zrobić, że wcześniej trzeba było uporządkować infrastrukturę podziemną. To jest to, co my teraz, te drogi nasze możemy tak pomalutku, po kolei, rok w rok, powiedzmy, jedną miejscowość robić, w związku z tym, że wcześniej dokonaliśmy wielkiego też skoku cywilizacyjnego w całej gminie, mianowicie budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej z Funduszu Spójności. Gdyby tego nie było, gdyby nie było kanalizacji, gdyby nie było wodociągów, budowanie dróg na trwałe nie miałoby sensu. A tak teraz możemy to robić. Co mówią mieszkańcy, że w końcu? No tak, mam nadzieję, że tak mówią z dozą radości i optymizmu. Którą inwestycję teraz idziemy oglądać? Idziemy po drodze. Najpierw będziemy widzieć odcinki już drogi wybudowanej i po drodze będziemy widzieli również świetlice i boisko. Myślę, że jakiś ruch na budowach jest, mimo że dzisiaj taki ten piątek weekendowy, ale nikogo nie uprzedzałem. Mieszkańców też nie ustawiałem, więc jak pani redaktor kogoś zapyta, to na pewno z kartki nie uczyli się, jak odpowiadać do telewizorni. To długo czekaliśmy, na pewno trochę, ale chociaż można normalnie wózkiem przejechać, także ludzie są zadowoleni. Bezpiecznie, jeśli mamy chodnik, bo tak jak wiadomo, lato, nie lato, chodnik się przyda, bo jednak rowery, dzieci jeżdżą, nie uważają. Jednak chodnik to najbardziej rzecz, z której jesteśmy zadowoleni. Jeszcze czekamy trochę, pewnie trochę zejdzie jeszcze ta droga, ale naprawdę jest całkiem inaczej, w ogóle inaczej się chodzi. Także jesteśmy zadowoleni, nie tylko my, ale po prostu chwalą i po prostu jest dobrze. Czekamy jeszcze na Orlika, bo prawdopodobnie ma być. To jeszcze większa satysfakcja będzie dla nas i także naprawdę jesteśmy zadowoleni. Czekaliśmy długo, ale doczekaliśmy się w końcu. Świetlice nam jeszcze remontują, gdzie najbardziej chyba na nią czekamy, bo tam jednak najwięcej czasu spędzaliśmy, bo była tam wcześniej tam koło szkoły, ale czekamy na nią. Janiak Józef, sołtys sołectwa Piotrowice, tutaj w tej wsi. Panie sołtysie, jest pan zadowolony ze zmian, które w Piotrowicach zachodzą? No na pewno, proszę pani, czekaliśmy to na to długo. Wójt obiecywał, że zrobi i tak się stało, bo była i świetlica do remontu, i droga, i boisko. Się niecierpliwiliśmy, ale wójt te inwestycje wszystkie razem tutaj zaczął. No, myśleliśmy, że to będzie po kolei, raz to, może trochę tam żeśmy do wójta z pretensjami, no ale teraz jesteśmy zadowoleni, bo estetyka i wsi, i droga, która tu od krzyża była zrobiona, tu asfalt, a tam czekali ludzie 40 lat, żeby tą drogę zrobić i wreszcie się doczekali, nie? Bo tu do krzyża była zrobiona asfalt w latach 70., a tam to było tak po niemiecka ta droga i mieszkańcy, no i wszyscy jesteśmy zadowoleni z tej inwestycji. No. Największa inwestycja chyba teraz, która jest w gminie, to jest Piotrowica. Ci sąsiednich miejscowości pytają, jak pan to zrobił, że pan w końcu wyprosił? No wie pani, tak się składa, że ja byłem tutaj sołtysem w zasadzie do kwietnia tych trzech miejscowości, nie? No też tam walczyłem o tamto, jak mogłem, no na pewno nie byłem w stanie, bo nie wszystkiego widziałem, co tamtego, gdzie żarówka nie świeci, to nie byłem tego, chociaż tu w Kłopotowie jest zrobione boisko, tam droga też już jest zrobiona, wcześniej była, no ale Włościbórz w takim stanie, jak te Piotrowice byli, no też teraz tam boisko jest robione, no i nowe tam są sołtysi, nowi działają, no i też pewnie coś tam wyskurają, no.
Te uciążliwości, które tutaj teraz są, nie narzekacie na nie? Pewnie nie, jakoś wie pani, się dogadujemy z tymi pracownikami, no bo teraz to są taki okres żniwny, to rolnicy, ale jakoś tam to idzie. My jesteśmy też wyrozumiały i jakoś tam się dogadujemy, że jest to przejezdne, nie? No najgorsze te kombajny, żeby przyjechali, o. Ale tak nie ma problemów. Czyli droga nowa będzie, świetlica nowa będzie, plac zabaw jest, w budowie boisko. Czego wam jeszcze brakuje? No proszę pani, nie wiem, tu ta remiza to chyba najgorsza w powiecie. No ale wójt obieca, że też tą remizę nowa ma być powstanie, wybudowana, także wtedy byśmy byli już 100% zadowoleni z tego wszystkiego. Nie wiem, raczej już by nic nie trzeba było. Została ta remiza tutaj, nie? Życzę wam, żeby jak najszybciej jednak zmieniła swój wizerunek. No, uważamy, że wójt dotrzyma słowa, bo tu z tą drogą też uważaliśmy, że to bajki, nie? No bo to taka inwestycja, a jednak doczekaliśmy i stało się to prawdą, że jest droga, jest świetlica, także jesteśmy zadowoleni. Uważamy, że remiza też będzie, no. Bo są inne wioski, które też potrzebujemy, ale w najbliższym czasie na pewno wójt dotrzyma obietnicy i tą remizę też tam wybuduje z prawdziwego zdarzenia. Przeszliśmy fragment już nową zupełnie nawierzchnią, obok powstają chodniki. Dotarliśmy w ten sposób do placu zabaw, który już tu jakiś czas jest, a przed nami z kolei miejsce, w którym powstanie boisko, na które mieszkańcy, a szczególnie dzieci czekają. No dokładnie, boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej. Do siatkówki, do koszykówki, do tenisa ziemnego. Boisko do piłki nożnej w innym miejscu będzie. No i tu łącznie ze świetlicą, też przebudowywaną, będzie to miejsce stanowiło takie centrum wsi, taki kompleks, właśnie plac zabaw, boisko, świetlica. Jeszcze tutaj w przyszłości gdzieś tu stanie taka mała remiza strażacka, ale to za jakiś czas. No, remiza się kojarzy z dyskotekami, no tak, no to no, rzeczywiście lata młodości się chodziło na dyskoteki do remizy. Bywa i tak dzisiaj, ale no bez przesady, remizy mają służyć przede wszystkim tym celom gaśniczym, tak? Czyli żeby było gdzie samochód schować, a akurat towar przyjechał, czyli kruszywo, żeby było gdzie trzymać sprzęt gaśniczy i żeby ci strażacy byli gotowi do niesienia pomocy w każdej chwili. Zresztą budowa remis na terenie gminy Dygowo to oddzielny temat, na który zaproszę w następnym programie, do Czelnina na przykład, bo tam przebudowujemy remizę całkowicie właśnie. Czyli co, idziemy zobaczyć jeszcze świetlicę. Tak jest. Świetlica wiejska była zawsze tutaj, z tym, że ten obiekt był nieremontowany od czasów ho, 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 ho. Czyli takich bardzo, bardzo, bardzo zamierzchłych. I w zasadzie remont, no to polega na praktycznie prawie, że budowie od nowa, no bo zakres robót jest tutaj ogromny, wszystko jest zdarte i tak dalej, ale charakter architektoniczny i na przykład belkowanie wewnętrzne pozostanie to samo, czyli przedwojenne i właśnie taka dusza tej świetlicy będzie taka jak była, także mieszkańcy będą w tym samym miejscu sobie korzystać z niej, tylko już w zupełnie innym standardzie, bo to co było, no to była ta rzeczywiście konopielka ostatnimi laty, ale też trzeba było cierpliwości, trzeba było poczekać i ci mieszkańcy, którzy utyskiwali, że no nic się nie dzieje w Piotrowicach i tak dalej, rok temu, dwa lata temu, pięć lat temu, no mieli rację, nic się nie działo, ale jak się zaczęło dziać, no to konkretnie i to jest właśnie to. Czyli otwarcie na miarę Czernina. Kiedy? Myślę, że pod koniec roku, bo tutaj mamy termin. Pod koniec roku albo na początku, to już też będzie zależało od samych mieszkańców, od Rady Sołeckiej. Może Sołtysa gdzieś tu spotkamy jeszcze.
Także oni ustalą jak gdyby formę i termin, ale myślę, że to będzie albo pod koniec roku, albo na początku następnego, gdzie już będzie można tutaj jakąś fajną imprezę zrobić dla mieszkańców. To pracowaliście własnym kosztem, czy udało się pozyskać środki? Nie, to wszystko też jest dofinansowywane. Ja staram się robić inwestycje z udziałem obcym, czyli naprawdę bardzo mało rzeczy w gminie realizujemy tylko i wyłącznie za własne pieniądze. Zarówno świetlice, jak i boiska są dofinansowywane z programu rozwoju obszarów wiejskich, czyli dofinansowanie na poziomie 75% kosztów kwalifikowalnych. No było o co walczyć, ale to też przygotowanie i zdobywanie tych środków trwało 2 lata, no ale warto było czekać. To nie wszystko, co dzieje się w gminie Dygowo, dlatego zapraszamy Państwa na najbliższe spotkanie. To będzie już we wrześniu, czyli zapewne po żniwach, które tutaj wokół intensywnie trwają. Moim i Państwa gościem był wójt gminy Dygowo Marek Zawadzki. Dziękuję bardzo. A propos żniw, no to oczywiście zapraszam na drżynki powiatowe, które odbędą się w gminie Dygowo 21 września i ozdobą tych drżynek będzie koncert zespołu NA. Tak, to nie jest plotka, z tym, że od razu mówię, że to nie za pieniądze budżetowe gminne. Tu postarałem się o sponsora konkretnego i będziemy mieli taką przyjemność, żeby tam ta impreza była taka no huczna trochę. Czyli do zobaczenia we wrześniu. Do zobaczenia, dziękuję bardzo.